Krem z nugatu orzechowego, wysoko skoncentrowana pasta pomidorowa, wazelina. Są to bardzo lepkie media, bardzo trudne do pompowania. Panie Arens, jakie rozwiązania polecacie firmom, które muszą szybko i w sposób higieniczny opróżniać beczki z takich mediów? Głównym wymaganiem klienta jest wydobycie bardzo lepkich mediów z beczek. I to zwykle przy możliwie najniższej ilości resztkowej, w delikatny sposób, przy wysokiej niezawodności procesu. W tym celu opracowaliśmy nową Visco Flux Mobile S, szczególnie z myślą o przemyśle farmaceutycznym. Spożywczym i kosmetycznym. Z jakich elementów składa się ViscoFlux Mobile S? System składa się z dwóch głównych komponentów urządzenia procesowego i zespołu pompy. Zespół pompy składa się z pompy monośrubowej napędu elektrycznego lub pneumatycznego oraz płyty popychacza z uszczelnieniem procesowym. Panie Arens, wspomniał Pan o urządzeniu procesowym. Co to jest? Urządzenie procesowe podnosi zespół pompy i daje możliwość poprowadzenia systemu do miejsca pracy. Jak działa system opróżniania beczek Visco Flux Mobile S? Jest to całkiem proste i może to zrobić praktycznie każdy pracownik. Należy ustawić płytę popychacza nad beczką. Za pomocą akumulatorowo zasilanego napędu elektrycznego obniżyć zespół pompy do beczki, aż natrafi na powierzchnię płynu. W ten sposób mamy zamknięty system i wszystko, co pozostaje zrobić, to rozpocząć pompowanie. Podczas procesu pompowania pod płytą popychacza powstaje podciśnienie, które dosłownie ściąga w dół płytę i cały zespół pompy. Podczas tego procesu uszczelnienie procesowe ociera wewnętrzną ścianę beczki, nie pozostawiając prawie żadnych pozostałości wewnątrz. W każdej chwili można przerwać proces pompowania i wysunąć pompę z beczki, pozostawiając płytę popychacza w środku. Dzięki temu beczka jest hermetycznie zamknięta i można na przykład przechowywać ją z pewną ilością medium. Po całkowitym opróżnieniu beczki pozostaje tak mało płynu, że płyta popychacza jest praktycznie przyklejona do dna beczki. Dzięki zastosowaniu sprężonego powietrza płyta popychacza z całym zespołem pompy może zostać wyciśnięta z beczki. Jakie resztki produktu pozostają w beczce? Nawet w przypadku beczek z workami aseptycznymi możemy osiągnąć resztkowe ilości poniżej 1%. Panie Arens, jakie korzyści oferuje użytkownikowi system opróżniania beczek ViscoFlux Mobile S? Jedną z głównych zalet jest z pewnością wysoka wydajność procesu opróżniania beczki. Jest to z jednej strony mała ilość produktu pozostająca w beczce, poniżej 1%. Z drugiej strony beczka może być opróżniana bez jej podgrzewania. A tym samym np przykład czas procesu może być znacznie skrócony. Podczas ręcznego procesu opróżniania beczka jest zwykle otwarta, natomiast w przypadku używania Viscoflux Mobile S mamy proces zamknięty, a zatem żadne cząsteczki nie mogą przeniknąć do medium. Ponadto system jest bardzo mobilny i elastyczny. Może być transportowany bezpośrednio do obszaru produkcji lub do beczki, a nawet może zastąpić kilka systemów stacjonarnych. Dzięki modułowej konstrukcji możemy korzystać z systemu do szerokiej gamy typów beczek i sytuacji montażowych. Oprócz Standardowych 200 litrowych beczek urządzenie może być również stosowane z beczkami stożkowymi, beczkami do kontenerów morskich lub beczkami tekturowymi. A to wszystko dodatkowo z wkładkami lub bez. Wisco Flux Mobile S można ustawić na cztery beczki na palecie, na beczkę stojącą na podłodze lub na przykład na europaletę. Na koniec chciałbym zwrócić uwagę na korzyści, jakie można wykorzystać w sektorze higieny. Urządzenie jest w całości wykonane ze stali nierdzewnej. Ponieważ elektronika jest obudowana zgodnie z IP 66 und 6, system może być. Stosowane w wilgotnych środowiskach, a urządzenie procesowe można czyścić silnym strumieniem wody. Krótko mówiąc, dzięki Viscoflux Mobile S opracowaliśmy system, który przynosi klientowi wielkie korzyści w atrakcyjnej cenie. Dziękuję bardzo, panie Arens.